Dzień dobry, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony pan Stefanek, a to jest oczywiście Need for Speed Most Wanted. Serdecznie zapraszam. W takim razie tradycyjnie zobaczmy sobie nasze samochody. O, tutaj w garażu u mnie nic się nie zmieniło od ostatniego odcinka. Oczywiście najszybszy zostaje Murcielago, którym dalej będziemy się dzisiaj bawić. Oczywiście do pokonania mam teraz Roniego. Nie, to będzie chyba Roni. Okej, niech zostanie Roni. I cóż, zaczniemy sobie w takim razie od próby prędkości, bo widzę, że został nam tylko jeden kamień milowy do zaliczenia. Spróbujemy sobie tutaj, zobaczymy co z tego wyjdzie. Chwila. Myślę, że tyle rozbiegu powinno wystarczyć, żeby osiągnąć prędkość 225 km na godzinę. Myśmy powinni w ogóle zaczynać z tej strony. Byłoby nam dużo, dużo łatwiej, jak sobie teraz zrobimy. W międzyczasie mi się trochę nitro naładuje. Co ja zrobiłem? Dobra. Zmieniłem sobie kamerę. Zapomniałem sobie o przycisku logi. Z racji, że gram teraz na padzie, to raczej klawisze troszeczkę takie słabe określenie. O, i proszę, spokojnie. Kurczę, to jest słabe, że oni w większości wypadków dają jazdę na radary z takiej jakiejś strony, że jest ciężko je trafić. Dobra, zobaczmy sobie jaki tu mamy poziom ścigania. Oj, czwarty, czyli trzeba delikatnie. Więc zaczniemy sobie ten wyścig, później samochodzik sobie zmienimy, aby troszeczkę urozumieć content. No i jednocześnie nie wdawać się w jakieś tam pościgi, bo szczerze mówiąc nie za bardzo jest mi to na rękę. Jak tam prosto w tego pick-upa wjechał. Dobra, tutaj prosto, skręcać się trzeba, można się spokojnie rozpędzić. Dobra, tutaj dalej prosto i tam jest ten zakręt. Wow! Myślałem, że tam jest przejazd, cholerka. Dobra, wow, wow. Okej. Niepotrzebnie tak w sumie nitro marnowałem, ale dobra. Wow, jakie dohamowanie. Ojejku, tak teraz spokojnie się jedzie. Delikatny zakręt w lewo. Nie muszę już patrzeć za bardzo na ograniczenia czasowe. Niedawno nagrywałem właśnie ten film na konkurs z Sapphire'a, rozgrywka. Miało być 10 minut, no i planowałem sobie nagrać gdzieś tak koło 8. No plus jeszcze oczywiście jakieś intro, coś tam. No i mówię, mieć tą minutkę jeszcze w zapasie. No to mówię, to 8 minut. A materiału wyszło 14, no nie licząc intra i tak dalej. Więc i tak cudem jakoś udało mi się tak posklejać, że chyba się nie skaptam, że jest ten, że dźwięk jest po prostu podłożony pod film.
Ale no to w sumie to nawet lepiej, jakby się nie skapteli. Albo skapteli. Okej, tym razem spowalniacz myślę, że dobrze użyty. I ostatnia prosta, czy jeszcze? Nie, jeszcze 87%. Jeszcze troszkę. Teraz. 308 na godzinę. Okej, dobra. Musiałem sobie wiatrak wyłączyć, bo strasznie mi tutaj wichał po twarzy. Czy tu jeszcze mamy coś takiego fajnego? Możemy jeszcze w sumie to sobie przejechać Mürselago. Nie na wstecznym. Ale jakby zużyciło na... słaby start. Po prostu. I tyle. Uda się między drzewkami? Udało się. Haha, that's skill. Okej. Wow. Wow, ho, ho. Kurczę, jest tak strasznie gorąco teraz. Nie wiem jak tam... Uważ, a ty tu gdzie? Pick-up pomylił trasy. Powiem wam, że jest strasznie teraz gorąco. Nie wiem. W całej Polsce tak gdzie specjalnie nie patrzę na jakieś prognozy pogody ani tego typu sprawy, dlatego nie za bardzo mogę być w temacie, ale z tego co mi wiadomo, to wszędzie teraz strasznie jest upalnie. No i wczoraj ze znajomymi postanowiliśmy się wybrać nad wodę troszkę. No bo tak, no na rowerze nie za bardzo jest pojeździć, bo się człowiek ducha wyzionie po 10 minutach. Bo jest tak gorąco. No nie wiem, na jakieś takie spacery też tak raczej średnio. To jest raczej taka pogoda typowo, myślę, plażowa, gdzie właśnie siąść na plaży, od czasu do czasu iść się pokąpać, tak? Bo nawet na plaży, szczerze mówiąc, za długo się nie posiedzi, bo jest tak gorąco, słońce tak przypieka, że po prostu człowiek nie wytrzyma za długo bez filtru przeciwsłonecznego, kurde, 500. Pojechaliśmy sobie nad tą wodę, a rowerami oczywiście, ale no to myśleliśmy, że tam kurczę, no bo jechaliśmy rano, około 9 żeśmy wyjeżdżali. No to tam jeszcze powiem wam, że było fajnie, znośnie. Oczywiście wody, hektolitry w plecakach. Coś tam do jedzenia, ale to na drugim planie. No i posiedzieliśmy tam sobie. Stwierdziliśmy, że nie będziemy wracać w południe, no bo to będzie tragedia po prostu. No więc poczekaliśmy sobie już tak nawet pod wieczór, bo i wyruszyliśmy gdzieś koło, ja wiem, 17. No, coś koło tego wyruszyliśmy. No to teoretycznie powinno się już zaczynać schładzać. O, ale powiem wam, że to schładzanie to tylko taki pic na wodę, fotomontaż. Ja przyjechałem do domu przed 19, a wciąż było tak gorąco. Wody nam w plecakach się po prostu gotowały. Musieliśmy po drodze stawać w sklepie, żeby
kupić sobie coś do picia. Nie, po prostu... Czekam, szczerze mówiąc wyczekuję, aż zacznie troszkę padać, bo... Teraz pogoda jest straszna. Naprawdę, jest tak sucho. Super. Jest tak strasznie sucho, duszno, że to jest po prostu nie do wytrzymania. Jak żeśmy stawali gdzieś tam się napić na chwilkę, to momentalnie zaraz po tym, po dosłownie dwóch minutkach, od razu mieliśmy sucho w gardle, bo wszystko wysychało. A później się już tej wody nawet pić nie dało, bo to jak mówię, się wręcz ugotowała w tym plecaku. Ale ogólnie dzień uważam, że za bardzo mile spędzony, za bardzo fajny czas. Fajni ludzie, fajna atmosfera, fajne miejsce. Mile, mile spędzony czas. Na pewno nie przed kompem, więc tyle fajnie. No a dziś znowu wracamy do nerdzenia, jakiegoś nagrywania i tak dalej. Tak jak obiecałem na początku wakacji, że postaram się wrzucać jeden odcinek dziennie. Niestety pomijając wyjazd w góry, powiedzmy sobie, no jakoś to na razie idzie. Jak wróci rok szkolny, to na pewno liczba materiałów spadnie. Aczkolwiek postaram się i tak strasznie nie skracać, nie wiem, może jakieś 3 odcinki tygodniowo, czy coś takiego. Nie wiem, zobaczę naprawdę. W zależności jak będzie mi na to czas pozwalał. No na razie mam wolne, wstaję sobie rano, tak jak teraz. Siedzę, powiedzmy sobie o tej 10, teraz mamy dokładnie 10.12. Shit! Ciężarówka. I teraz sobie w spokoju nagrywam, nikt mi nie przeszkadza. A jeżeli chodzi o multi, no to wiadomo, gdzieś tam po południu zawsze, bo... Jak wszyscy nerdzą, kurde, do drugiej w nocy, to nie dziwię się, że później odsypiałem przez całe do południa i za bardzo nie mam z kim grać. U mnie gdzieś tak się kończy dzień o 12, więc powiedzmy sobie, że jestem parę godzin do przodu, jeżeli chodzi o spanie. No tylko mogę sobie wstać trochę wcześniej, coś porobić. Aczkolwiek miałem też taki fajny przypadek całkiem niedawno. Postanowiłem sobie przegrać całą nockę. Akurat miałem taką ochotę, szczerze mówiąc, spać mi się nie chciało. No i sobie grałem. Po drodze gdzieś tam jeszcze z Gebitrib się zgadałem. Też żeśmy jakąś rundkę w LoLa sobie pyknęli. Bo on też nie spał. Akurat. I szczerze mówiąc, nie wiem, o 5 zaczęło świtać. Może nawet wcześniej. Nie jestem wam w stanie powiedzieć dokładnie. W każdym razie postanowiliśmy się wybrać na rowery. Tylko, że niestety Peter musiał zostać. Opiekować się swoją młodszą siostrą. No a ja postanowiłem tak czy siak ruszyć mimo wszystko gdzieś na jakąś małą wyprawę. Bodajże o 7? O 7 rano. W wielkiemu zdziwieniu moich rodziców stanąłem przed nimi w pełnym rynsztunku, gotowy do wyjścia. Ale powiem wam, że bardzo przyjemnie się jeździło, pogoda była taka strasznie rzeźka. O, też rano tak troszeczkę... taka delikatna mgła była gdzieniegdzie.
Bardzo, bardzo fajny. Polecam, szczerze polecam. Może niekoniecznie nerdzenie całą noc, ale szczerze polecam właśnie taki wypad, tak strasznie rano. To jest naprawdę coś, coś fantastycznego, powiem wam. Jak się tak człowiek wstanie, później byłem... Może oczywiście po przyjechaniu gdzieś koło w pół do dziewiątej poszedłem spać, bo nie wytrzymałem już. Ale szczerze mówiąc, wstałem później około 10:00, więc długo nie pospałem, a się wyspałem. Jednocześnie byłem bardzo wyspany i jest taki strasznie pobudzony do życia, tak, po tym wyjeździe rano. I to co się jednak tam mówi, że jakaś poranna gimnastyka przy otwartym oknie czy coś takiego, to jest faktycznie, to jest szczera prawda. I gdyby nie fakt, że jestem absolutnym leniem książkowym, można powiedzieć, bo jestem chodzącą definicją słowa leń, to pewnie też bym tak robił, bo naprawdę to skutkuje tym, że później jak wstajemy, to jesteśmy strasznie tacy żywi, mamy dużo energii. Znaczy, kiedyś tak parę dni tak robiłem, no ale niestety nie wytrzymałem w tym postanowieniu zbyt długo. A szkoda, bo to naprawdę fajna sprawa. No ale cóż. No po drodze właśnie jak byłem na tym rowerze wtedy jeszcze rano, tak wracając do tego. Często spotykałem gdzieś tam na ścieżkach, nie wiem, jakichś porannych biegaczy. A w sumie to w większości to były raczej biegaczki. No, pana żadnego nie spotkałem, raczej sportowo ubrane panie sobie biegały. I dobrze. Gdzieś tam jesteś. O nie, przepraszam. Widziałem jednego pana z pieskiem sobie biegł. Czy biegł? Tak truchtał troszeczkę. Raczej średnio wyglądał na kogoś, kto wyszedł na bieganie, tak? To raczej tam jakieś. Po prostu takie luźniejsze spodenki miał, ale nie specjalnie sportowe. Ale sobie ci tam truchtał troszeczkę z tym pieskiem. No nie wiem, może akurat miał ochotę, a nie miał stroju, albo nie wiem, strój miał w praniu. Albo po prostu tak mu się zechciało biegać. Bo to samo bieganie jest też całkiem przyjemne samo w sobie. Tylko nie zawsze pamiętam, to trochę głupio to brzmi. Ale nie, tak nie zawsze jakoś wpadam na pomysł, o, au. Nie zawsze wpadam na pomysł na to, żeby sobie, nie wiem, wyjść na przykład pobiegać gdzieś. A powiem wam, że takie, nawet pod wieczór, takie pobieganie sobie po parku, to też całkiem przyjemna sprawa. Okej. Teraz będzie chyba trzeba zmienić autko. Zobaczmy sobie, ile jeszcze wyścigów muszę zaliczyć. A dwa. Dobra. Albo w sumie chwila. Jeszcze jeden tylko drag został. Drag jest na minimum, to draga sobie jeszcze zrobimy, bo dragi są szybkie. Da.
Fuck! Fuck you! No kur! Czemu nie skręciłeś na prawo na tą zieloną trawkę? God damn! No przecież skręciłem dokładnie tak samo jak na tym. Dobra. Good shift. Ja pizgam. Nie. Dobra, chyba już sfailowałem. Dobra, za chwilę przerzucę się na to galardo, bo mnie to już zaczyna denerwować. No, dobra. Tak, to już... No, weźmiemy galardziaka. Jeszcze raz spróbuję galardziakiem to przejść. Może się galardziakiem uda. Zobaczymy. Pożim, czy jakoś tak to się tam mówi. Cyk, cyk, cyk. Okej. I czemu oni mnie wyprzedzają? Kurde. Jeszcze biegów sobie nie zmieniłem. Szlak. No i on zjeżdża na zieloną trawkę, a ja nie mogę? Frajer głupi. Niedorąbany. Jeszcze raz.